widzę, jak się wał kręci. Cześć, witamy w dniu drugim naszej podróży do Dubaju. Partnerem wyjazdu jest sklep opon.com. No i co, jesteśmy w Dubaju, to wypadałoby skoczyć na pustynię może. Trochę piachu? Okej. No dobra, podoba mi się. Tylko co, Rollsem to tak średnio. Co okay. Mamy do wyboru? Masz tu do coś wyboru ciekawego? Mamy... W sumie jak pustynia, to z czym się pustynia kojarzy? Ty bardziej w Dubaju. Z Gelendą. No, trzeba Gelendą chyba jechać. Mamy trzy. Ou. Są trzy. Wszystkie takie same. No, będzie jak widać. Wszystkie AMG. No dobra, niech będzie to. Klikaj. O. Podoba mi się ten wybór. Bardzo mi się podoba ten wybór. Drabinie. Mateusz, bo co chwilę widzę jakąś G-klasę. Może zrobimy jakiś challenge, policzymy dzisiaj te G-klasy i kto przegra, stawia obiad. Będzie trochę liczenie. Ja myślę, że z 50 na pewno naliczymy. Ja z racji, że tu mieszkam i wiem jaki jest dzień tygodnia, obstawiam 30. No dobra, to ja mówię 40. No dobra, czyli kto będzie najdalej od realnego wyniku? Tak. To stawia obiad? Wiecie, jak... No nie, znam to miejsce. To nie jest pustynia, właśnie. Ale też mi się podoba. Jakiej marki Alain Class jest dealerem? Koenigsegga. No i wszystko jasne. To dobrze, bo mam klienta na Koenigsegga, to może coś obejrzymy przy okazji. A ja mam baterię do wymiany w kluczyku. Od Regery? Tak. No ja mam taką propozycję. Tutaj przepięknie pachnie fabrycznie nową G-klasą, ale jestem przyzwyczajony, że w autach, którym jeżdżę, pachnie Stradale. Wieszamy choineczkę. Stradaleczkę. Zapachową. O zapachu Stradale. Daj powolić. Czuć pieniądz. I o to chodziło. Specjalna kompozycja dla nas. Biedy i luksus. Opracowana. Biedy i luksus. Skrzyżowanie biedy i luksus. No, teraz dobrze. O, G. Jest. Białe. Jest. Stare, ale jest. Jest. Bardzo Wam dziękujemy za taki pozytywny odbiór pierwszego odcinka z naszej przygody. Właśnie zaczynamy nagrywać drugi odcinek teraz, a wrzuciliśmy przed chwilą właśnie pierwszy i widać, że Wam się podoba, że robimy wszystko, żeby drugi i kolejne odcinki nie były wcale gorsze. Jest. Srebrna kolejna. Tam jest. Tam też. Kolejna. Jest srebrna. Panowie, jedziemy dopiero parę minut, a już chyba z 10 było. Wszystkie zarejestrowane. Raz, dwa, trzy. Przyjaźnionego dealera, między innymi Koenigsegga. Mateusz tutaj przyjechał wymienić baterię w kluczyku do Regery, a ja przy okazji oglądam piękną Agerę R, bardzo limitowaną, one of one, dla jednego z naszych klientów z Polski, bo jest wyraził zainteresowanie zakupem, więc wszystko się ładnie zazębia jak zwykle, bo mam okazję ją obejrzeć, podyskutować o cenie, no i zobaczymy, może się uda ją kupić. Samochód jest o tyle wyjątkowy, że ma taki performance package i nie ma 1100 koni, tylko 1200 koni. Ma wzmocnione hamulce. Auta Koenigsegga charakteryzują się tym, że czasami wracają do fabryki na jakieś właśnie ulepszenia i to jest jedno z nich. Jest pełny karbon, nie lakierowany kolorem, tylko
bezbarwnym, więc no ma karbonowe koła, dużo fajnych dodatków. 18 sztuk Agery R wyprodukowano, a w takim speku jak ta jest tylko jedna na świecie. Co też daje niestety cenę, która ostatnio znowu wzrosła. Cena nie jest nigdzie oficjalnie podawana, ale ja ją dostałem i jest to 3,7 miliona dolarów obecnie. Te drzwi są genialne, w ogóle nic nie ważą i jest specjalnie zaprojektowany system właśnie przez Koenigsegga, że naraz w dwóch płaszczyznach się otwierają. Trzeba tylko uważać, nie można parkować tego auta przy wysokich krawężnikach, bo można uszkodzić drzwi. Nawet taka stosowna naklejka ostrzegawcza jest tutaj po otwarciu drzwi, to też fajna ciekawostka. No i co? Podyskutuję z klientem i zobaczymy. Jeśli się zdecyduje, to fajnie będzie coś takiego sprowadzić do Polski. Tu jest w ogóle szok, co się tutaj dzieje, bo mamy najbardziej kultowe modele z ostatnich dekad, jeśli chodzi o Ferrari. Mamy F40 w doskonałym stanie. Obok mamy F50, która przez wiele lat była niedoceniana, a ostatnio wystrzeliła tak z ceną, że to jest coś niesamowitego. Silnik w zasadzie żywcem wyjęty z bolidu Formuły 1, jak na tamte czasy. Obok mamy Enzo. No i kończymy na LaFerrari, więc wszystkie jeszcze obok siebie stoją cztery w Rosso Corsa, najlepszym kolorze. No powiem wam, że mam naprawdę gęsią skórkę. Sprawdzam właśnie, które mamy najszersze opony, w jakim aucie. Tu mamy 325 30 na 20, idziemy do Ferrari. 335 35 17, 335 30 20, czyli podobnie na Mercedesie, AMG GT. I zobaczymy jeszcze tutaj Lambosa. 305, a to słabo. Tutaj mamy ciekawą felgę i opona 335 25 21. A jeśli wy chcecie kupić sobie nowe opony, to zapraszamy na sklepopon.com i tam wpisując kod STRADALE macie 25 zł zniżki na opony. Także zapraszamy. Pokażę jeszcze wam taką fajną ciekawostkę, która jest ciężko dostępna gdziekolwiek na świecie. Tutaj akurat można ją nawet kupić u Alleyna. Jest to Saleen S7 Twin Turbo. Co jest ciekawe w tym samochodzie? W ogóle Saleen to jest marka stworzona w Stanach, w Ameryce. Zajmował się Saleen też tuningiem Mustangów i amerykańskich aut. No i wreszcie też wypuścił w latach 2000 właśnie model S7, który miał konkurować z europejskimi super samochodami Lambo, Ferrari, między innymi też z Koenigseggiem. No i zrobili auto naprawdę do jazdy, bo pierwsza wersja miała 7-litrowe V8. To już jest jakby taki troszeczkę po modyfikacji samochód. Oprócz tego, że to jest 7.0 V8, to ma jeszcze Twin Turbo. Dwie turbiny są dołożone i to daje 750 koni mocy. Manualna skrzynia biegów. Także auto dla faceta z ogromnymi jajami. Tak jak widzimy, hamulce są też porządne. Mamy pływające tarcze, mamy odpowiednią KAP2 oponę. Samochód bardzo szybki i bardzo nietuzinkowy. Ten egzemplarz, tu widzę tabliczkę, ma tabliczkę 05, czyli piąta sztuka z 61 wyprodukowanych. Mega rarytas. W Europie rzadko kto w ogóle słyszał o Saleenie. Tutaj właśnie takie auta są też po to, żeby się wyróżnić z tłumu wszystkich innych Ferrarek i Lambo, których tu jest na pęczki. No a przejechanie się czymś takim, to wiadomo, że już jest niezły szpan. A Jimny G się też wliczają, czy nie? Nie, prawdziwe G tylko. Jest. Yeah.
jest, jechała tam, biało-pomarańczowa. Srebrna też była przed chwilą, kolejna. Biało-pomarańczowa to nauka jazdy była. Naprawdę, tu możesz zdawać na prawo jazdy G-klasę. Nauka co jazdy na G-klasie? Tak. No nie. Zajebiście. Kajenką czy G-klasą? Jaką ona gada. Ale jeszcze pięknie syczy. Musi być blow-offik. Jak dobrze trafimy, to nawet takie same dwie spotkamy jeszcze dzisiaj. No coś ty. Jest 8 sztuk na świecie i 3 są w Dubaju? 5 w Dubaju. Chyba biała pojechała, kolejna. Dobra, ważne, żeby przekroczyć 40, to nie przegra. Ja jestem raczej spokojny o wygraną jestem. A kto dał najmniej? Ty. Gdzie idziemy na lunch, Lipa? Wybierzemy no, sobie wiem, jakieś drogie miejsce? Tak. To Land Cruiser. A nie, to Land Cruiser. Też się nabrałem. O! Sklep Opon! Sklep Opon wiezie opony do Sendy. Wczoraj zamawialiśmy, patrz, już wiozą. Już są. Widzisz, mamy już zjazd na Exit 55, czyli jesteśmy już dosłownie bliziutko. Dookoła sama pustynia. I wydmy. Ile mamy stopni? 32. Tak. Robi się zaraz cieplej. No, czuję się, jakbym właśnie był dzieckiem i właśnie wchodził do piaskownicy. Najpierw zrobili sieć dróg i później dopiero miało być osiedle. Tylko na takim aucie to w ogóle wrażenia nie robi. Jest niesamowite. To jest niewiarygodne, jak to auto jedzie. Bo tak jakby po prostu, wiesz, jakbyś jechał po bułki do sklepu, nie? Żaden wyczyn, taki piasek. To jest, jak on się fachowo nazywa, Brabus XLP Adventure 800, tak? Dokładnie. Czyli mamy 800 koni, 1000 Nm momentu, o ile dobrze pamiętam, w tej specyfikacji. I tylko 4.0. I tylko 4.0 biturbo. Ale najciekawsze jest to, że to nie jest zwykła G-klasa, bo jak spojrzymy tutaj, to mamy pakę. To jest coś pięknego. Otworzymy to? Możemy otworzyć. Rozstaw osi jest wydłużony o 50 cm. To jest kawał potwora. To jest tak długie auto, ale w sumie nie widać po nim, że jest dużo dłuższe od zwykłej G, dlatego że jest też sporo podwyższone, nie? Dopóki nie postawisz obok G, to nie widzisz tej różnicy. No tak mi się podoba. Zajebiście wygląda G-klasa w pick-upie. No i co? Jaki tu jest zawias? Bo też są zmiany, nie? Tego, zawias jest KW. Troszeczkę podwyższony. Jest amor KW, widzę. Tak, jest grubszy jest stabilizator ten, dołożony. No, jest zmieniony troszkę konstrukcyjnie wahacz, no i jest zwolnica. No właśnie. No i mamy porządne koła. Jak to Niemcy nazywają, geschmiedet, czyli kute. 22 tu jest? Tak. I oczywiście Pirelli. Oczywiście Pirelli Scorpion ATR 2, nie, jakie 2? 3, 2, 5 na 5, 5 na 22.
No i też nie wygląda to na jakieś mega wielkie koło, dopóki się nie porówna ze zwykłą G-klasą, tak? Czy wiesz, koło musi być, bo jak wspomniałeś wcześniej o DMC. No właśnie, okazuje się, że ten samochód waży 3 tony masy własnej i DMC ma 3690 bodajże, czyli w Polsce trzeba mieć już prawko kategorii C, żeby nim się poruszać, no i trzeba mieć też etola, więc to jest niezły sztos. O, 98 lub 102 oktany. Tak, ale zobacz, tu masz też ciśnienie w oponach. 2,1. Ale zobacz, przy jakiej prędkości ty? Według Brabusa jest ograniczona do 210 na godzinę. Nieprawda. Sprawdzałeś. Mamy 3 tony, mamy 800 koni i to powoduje 4,8 do setki, wyobrażacie sobie to? To jest taka petarda, to tak jedzie. No i oczywiście wydech też jest przez Brabusa zmodyfikowany. Pięknie pięknie grzmi i strzela. No i w dodatku nie męczy. Mi się podoba, nie jest jakiś za głośny. Tak naprawdę jak na jechaliśmy na komforcie przez dłuższą chwilę, bo to jest 9-biegowa skrzynia biegu, więc sobie 9 zarzuca, 120-1500 obrotów, więc jazda jest naprawdę komfortowa i spalanie, nawet możemy do 20 się zbliżyć. No i to, co w nim jest fajne, to ten blow-off, jeszcze pięknie syczy, nie? Przy odjęciu gazów. I oczywiście mamy tak wysokie auto, że żeby do niego wsiąść, to otworzy nam się za chwilę stopień, podobnie jak w G kwadracie. O. Jest uwaga, że do 180 kg przy dwóch osobach, więc jak ja wsiadam, to lepiej, żeby już nikt inny nie stał na tym. Skóra fine leather od Brabusa, czyli całe wnętrze też jest zmienione przez Brabusa. Skóra oczywiście wszechobecna, łącznie z deską, ładnie przeszyte. Mnóstwo prawdziwego karbonu, tu mamy Adventure XLP, jeszcze plakietkę. Pod sufitka jest w alkantarze też burdelowej, nie burgundowej. No i to wnętrze naprawdę robi wrażenie, bo dbałość o detale niesamowita, wykończenie level top, bym powiedział. Mi się podobają szwy. No, i to są tutaj takie charakterystyczne. Tak. Patrzysz na szwy i mówisz Brabus i to, o czym wspomniałeś, kolor przycisków, tak? Kolor przycisków, anabizowany też na kolor ciemnoczerwony. Dywanik też jest niczego sobie, co? Tak, i też Brabus. Troszeczkę go pobrudziłem, ale też jest skórzany, Brabusa. Ej, to jest prawdziwe drewno. Tak, to jest prawdziwe drewno. To jakiś plastik. I co lepsze, to się ogólnie nazywa jako opcja dodatkowa i to jest lądowisko dla drona. Okej, fajnie. A wiesz, co tutaj jest? Kamerka? Tak. A odpal ją. Jak ona wysuwa się, czy się otwieram? Śmieszne miejsce, ale fajnie, że jest chowana, bo się nie będzie brudziła. Dobra opcja. Fajnie, że te listwy boczne też są z karbonu, to mi się podoba. No i mamy standardową też nakładkę Brabusa. W tym naszym Brabusie też taka występuje. Ha, ciepło! A co ty myślisz? Ała! Parzy. Podpis tego, kto składał silnik z ramienia Brabusa. To jest klasyczny 4.0 V8 biturbo. W seryjnej G63 ma 585, nie? Koni, tak. Tak. Tu ma już 800 i 1000 Nm. Z zewnątrz to widać, że jest obudowa. No i co, w tym pakiecie na 800 koni to Brabus robi turbiny, chyba są już inne, nie? Jak to jest? Bo tam jest kilka tych leveli. Stage 1 to jest 700 koni i jest ECU. Tu jest 800 na pewno, to jest na pewno zmieniony wydech. Wydech, no właśnie. Jest zmieniony program, całkowicie program. Mhm. I turbiny, z tego co wydaje mi się, są oryginalne. Okej, okay. Czyli tylko ponieważ takie zrobili. My nie mamy żadnej G-klasy oryginalnej. Same pomądzone macie. No właśnie. To ma takie same turbiny jak inne. Bo jeszcze jest ten Rakiet 900, nie? I tak, tam już ale chyba w Rakiet 900 jest przebudowany motor. No właśnie, tam już jest większa rzeźba. No fajnie, jak Brabusa otwierasz, wiesz, że to jest Brabus, bo od razu jest duże B, tak? Nie jest to jakiś pakiet, bo dużo osób robi pakiety. No właśnie, dużo jest oszukanych tak, Brabusów. Tak samo i Manzory, tak? Tak jest. No i oczywiście poszerzenia. Tu jeszcze dodatkowy karbon. Nie, no jest to zrobione naprawdę z klasą.
Bardzo eleganckie auto i skromne, nie? Nie rzuca się w oczy w ogóle. Tak. Tam jest plakietka First Edition na pokrywie, chciałem powiedzieć bagażnika, ale powiem paki. Tak. To znaczy, że to jest ten jeden z tych pierwszych, tak? Bo jak to jest w końcu z tą produkcją? Ile ich wypuścili? Oficjalnie jest zrobionych ich 8 sztuk. Okej. Okay. Ale wiem, że są produkowane jeszcze jakieś, bo to jest, jeżeli... To jest wszystko przebudowane przez Brabusa, więc to wszystko robi Brabus, tak? To nie jest do kupienia bezpośrednio w Mercedesie, tylko w salonach Brabusa. No i wyciągarka, tak? Jakby no się... i wyciągarka. No powiem ci, ja jestem fanem G-klasy kwadrata i sobie chcę takiego kiedyś kupić docelowo, ale nie wiem, czy nie zmienię jednak obiektu westchnień. Ile teraz kwadrat kosztuje? No, koło bańki można kupić kwadrata już używanego. Koło drugie tyle. No właśnie, bo on kosztuje około 2,5 miliona. Kosztował, jak był dostępny, tak? 650 tysięcy euro katalog. No sprawdzimy, czy zmieszczę się pod spodem, krótko mówiąc, bo ja twierdzę, że tak. Wezmę kamerkę jeszcze, a masz drugą lipa jeszcze? Tylko nie skręcaj! Dawaj! Ale zajebiście! Widzę, jak się wał kręci. Kurde, faktycznie nie ma wycieków. I nie ma rdzy. O, i dyfer. Ale super! Ja chcę jeszcze raz! No i... 57. Nie było to coś, co mnie uszczęśliwia. Wystarczy na dzisiaj? To teraz powiedz, gdzie nas zabierasz? Słuchajcie... Na najbliższą stację, którą spotkamy po drodze. No dobra, ważne, że ty stawiasz, że przegrałeś, ale nieźle, środek tygodnia. I tak naprawdę długo nie jeździliśmy. No właśnie. I nie szukaliśmy. A co by było w weekend? Spokojnie powyżej setki. No dobra, skoro przegrałem, to dojedziemy do restauracji pod Złotymi Łukami. Tak myślałem, że nie dasz nam wybrać. Okej, okay. 6 meals, quarter pounder with cheese. How many meals, yeah? 6. 6 meals or quarter pounder with... Habibi, for 3 meals water. Okay. One Coke Zero. And rest two normal Coca-Cola. 3 water, 2 cola normal. 3 water, 2 cola, 1 Coke Zero. Perfect, Habibi. Now it's perfect. Sure, 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 teraz. Thank you. Nie jest to łatwe. Spędziliśmy cały dzień z G-klasą. Trochę ich też naliczyliśmy. Było świetnie. Dzięki, że byliście z nami. I pamiętajcie, że jutro kolejny odcinek z Dubaju.